Dzisiaj uczestniczyłem w uroczystościach 30-lecia siedleckiej Caritas. Na wiosnę planujemy realizację filmu Dusze, filmu popularnego w języku angielskim z udziałem amerykańskich aktorów. Będzie w jakiś metaforyczny sposób pokazana wędrówka tych dusz przez światy, jak dusze mogą sobie nawzajem pomagać, jakie są konsekwencje też pewnych naszych grzechów tutaj ziemskich w czyściu. I jakby cały scenariusz został stworzony na podstawie wizji mistyków, właśnie takich jak Teresa Neumann, Furla Horak, Maria Simma, Katarina Emmerich. To jest taki miks różnych wizji. Dlaczego został pan reżyserem? Sam nie wiem. Ekonomia? Znaczy, ja bardzo wiem, bo to było moje pragnienie. Wiele osób, którym opowiadam o miłości Pana Boga, która się dokonuje podczas uwolnienia duchowego, widzę, jak to mocno działa na ludzi, którym to mówię, to o ile więcej można by było, do ile więcej osób można by było dotrzeć, gdyby w jakiś taki sposób przekazać, taki właśnie, żeby nie straszyć, tylko pokazać tą miłość Pana Boga w tej posłudze, gdyby zrobić film. No i tak się złożyło, że z pomocą Bożą udało mi się dotrzeć do największych egzorcystów na świecie, ojca Gabriela Amorta. No i tak powstał pierwszy film, który ku mojemu zdumieniu zdobył Grand Prix festiwalu w Niepokalanowie, który jest największym festiwalem filmów katolickich w Europie. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Jakie są pana ulubione filmy religijne? Nie swoje. Nietypowe. Ja bardzo lubię Edena Gibsona i bardzo mi się podoba film Przeroczów Ocalonych. Bardziej w czynach pokazuje człowieka, który jest głęboko wierzący i który oddaje całego siebie po to, żeby ratować innych. I to jest, uważam, jedna z lepszych form ewangelizacji. Myślę, że świat mniej potrzebuje takiego moralizowania, bardziej świadectwa, co mówił Jan Paweł II. I tak powinno być też chyba w filmie. Dziękujemy za te rozmowy krótkie, ale to może być też początek do tego, co w przerwie możemy kontynuować. Ja też bardzo dziękuję, ale zapraszam też kuluarowo do rozmów indywidualnych. Wiele sprezentowaliśmy filmów, właśnie Miłość i Miłosierdzie w mojej reżyserii. Mam nadzieję, że będą inspirować do tego, żeby dalej tą miłością, miłosierdziem się dzielić. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem działalności Caritas Siedleckiej i zachęcam wszystkich, żeby wspierać i angażować się. Być może ktoś z Was chciałby zostać wolontariuszem. Zapraszam.